Siema, siema, widzu, witam cię bardzo serdecznie. Jak wiesz, dzisiaj jest niedziela, no raczej wiesz, kurde, że jest niedziela, no bo pewnie zjadłeś rosół dzisiaj, no to jest wiadomo, że jest niedziela. Co oznacza, że będziemy coś pięknego, przepięknego, wyjątkowego oglądać dzisiaj? W sumie to Blady maczy laskę, bo nagrała film, który idealnie pasuje do dzisiejszego właśnie dnia, czyli niedzieli. Wiecie, tak rodzinnie spędzimy, oglądając Blady maczy laskę, no. Ta niedziela nie mogłaby być piękniejsza, no bo kurde, rosół, Blady maczy laskę, no naprawdę. Idealnie. To jest jak oglądanie Kevina samego w domu podczas świąt. To jest dosłownie to samo. Dlatego przygotujcie się bardzo dobrze. W lewą rękę weźcie sobie GBS-a, bo jest ostatni dzień promocji, gdzie kupujesz dwa, dostajesz trzeci za darmo i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze dodatkowo kod Zebo, 20% zniżki, to najlepsza dosłownie okazja, żeby kupić GBS-a, więc ostatni dzień, szybko, szybko. Zebo, Zebo, ale co to jest GBS? No, dobra, już wam wytłumaczę. GBS to jest kawa z 5 razy więcej kofeiny. W sensie oczywiście możecie zwykłą, z normalną ilością kupić, o bardzo fajnych smakach. Albo razy 5 kofeiny też o bardzo fajnych smakach. Na przykład taki wafelkowy to jest przepiękne. Spróbujcie, bardzo, bardzo polecam. W prawą rękę, prawą ręką wejdźcie sobie, spauzujcie, wejdźcie na zebranka.pl. Może akurat coś ciekawego dla was znajdziecie, bo jest limitowany drop. I też są takie ostatnie sztuki takich różnych innych dropów, które nam zostały na magazynie. Więc kupujcie też póki możecie. No i oglądamy Lady maczy laskę. A jeszcze jedna rzecz, czekajcie, bo ja mam dla was limitowaną ofertę na początku odcinka. Co wy na to? Jak zostawicie mniej niż 20 tysięcy lajków pod tym filmem, to kończę daily jeszcze w tym miesiącu. O, a jak będzie więcej niż 20, to ciśniemy do 366 dni. No i to jest dla was limitowana oferta. I przy okazji, za każdego lajka mogę wam zaoferować pilota do telewizora. Wcale nie dlatego, tylko że mam na biurku i nie mogę nic innego wymyśleć. Dobra, oglądamy Lady maczy laskę i film pod tytułem Mam dość, wyjeżdżam. Wykrzyknik, wykrzyknik, wykrzyknik. I dziwnie troszeczkę, bo w sumie jakby tytuł nie ma w ogóle jakichkolwiek... W ogóle czemu na samolotem jedzie na Bieszczady? Nie wiem, dobra, mniejsza. Nie no, wiecie co, nostalgia nostalgią, ale ja już jej intra chyba z 10 razy, czy tam 15 oglądałem, więc mi to wystarczy. Poproszę do konkretów przejść, do tego, gdzie ona się wyprowadza i tak dalej. Hej kochani, kłóciłam się z rodzicami i... A właśnie, bo ja zapomniałem, że ona mówiła, że ja to jestem ona, czy coś tego typu. Tutaj macie dowód na to, że to nie jestem ja, no bo ja bym nigdy do was nie powiedział hejka kochani, no nie oszukujmy się. To jest ostatnie, co ja mam w głowie, dosłownie. No po prostu stwierdziłam, że ja już mam dość, muszę odpocząć, wyprowadzam się. I to są skutki. Wyprowadzam się, zebrałam wszystkie moje rzeczy potrzebne, zaraz będziemy wam dokładnie pokazywać, co pakuję do walizki. Wiecie, co mi to przypomina? Przypomina mi to, jak kiedyś oglądaliśmy, co ona ma w torebce. Ja się spodziewam tutaj tego samego, że jakieś będziemy mieli what the fuck itemy, że takie Dawid Czechowskie jakby itemy, które totalnie nie mają sensu. Na przykład tam widziałem, że czajnik pakuje, tak. Wyprowadza się od rodziców i bierze ze sobą czajnik. Jadę w Bieszczady, do namiotu i tam będę mieć ciszę, spokój i nikt mi nie będzie mówić, co mam robić. Jezus, ale to jest słodkie. Tutaj widać, że nasz taki pupilek, no nie oszukujmy się, Lady maczy laskę to jest nasz taki pupilek, który dorasta i już jest zbuntowaną nastolatką. To już nie jest dziecko, które myśli, że jest w ciąży, tylko to jest zbuntowana nastolatka, która wyjeżdża sama w Bieszczady. Tak, to ja tak kiedyś zrobiłem, że ja się spakowałem, nie, to był mój brat, to nie byłem ja, że się spakował i wyszedł poza dom, stał przed drzwiami z 20 minut i wrócił. I jeszcze dostałam fanarta od kogoś tam. Pokażę wam tutaj. Nie no, ja w to nie wierzę. Ona pewnie sama sobie zrobiła fanart. No nie ma szans, że ktoś poświęcił swój cenny czas, żeby jakby narysować fanart dla Lady maczy laski. No nie oszukujmy się. Mówiąc o cennym czasie, ja was bardzo dziękuję wam, tym co na Discordzie podsyłają fanarty. Teraz na ekranie macie wszystkie fanarty, które uzbierałem, te najlepsze. No, żeby miały jakby czas na ekranie, czy coś tego typu. Nie, no ja chcę wam pokazać, że ja bardzo to doceniam, więc dziękuję wam. No i oglądamy dalej. No, dostałyśmy, naprawdę, Ola, aż nie wierzę. No, w ogóle dziękuję za te miłe komentarze pod ostatnim filmem. Nie no, to coś mi tutaj nie pasuje. Miłe komentarze u Lady maczy laski, fanarty dla... Nie ma szans, ona na 100% zrobiła multikonta i sobie pisze dobre komentarze i na 100% sama sobie tego fanarta zrobiła. Ona się tak śmieje, bo ona wie, że ona sama sobie to zrobiła i tak samo jej koleżanka się śmieje. Co nam będzie potrzebne? Że najważniejsze to jest...
papier toaletowy, który się przyda zawsze i wszędzie, tak, ze wszystkim. No okej, papier toaletowy jadąc na namioty to jeszcze nie aż taka jakaś dziwna rzecz w sumie, aczkolwiek że zawsze można z liści korzystać, tak? No nie oszukujmy się, ale dalej. Bierzemy dalej papier, bierzemy też oczywiście herbatę. Herbatę, żeby mieć ogród miłości, o, bo ja będę w lesie, także może spotkam swoją miłość życia. No to zrobię mu wtedy herbatę. Podryw na herbatę to nie jest też taki głupi pomysł, aczkolwiek jest głupi, bo to nie jest GBS, tak jakby pokazała nagle GBS-a, że ma herbatę z GBS-a, to oczywiście u mnie oraz u innych facetów miałaby przynajmniej tak plus 10 do respektu, więc bardzo polecam kobietom na podryw herbatę GBS-a. A to jest najlepszy czas, żeby ją kupić, bo promocja. Dokładnie. Bo czajnik też biorę od razu. O, właśnie, czajnik, który jest już, zobaczcie, tu wodę tylko trzeba znaleźć. A wodę to z jakiegoś źródełka weźmiemy. Albo z rzeki. Jo. Idealnie pasuje. Ej, tak po grubszym zamyśle, to w sumie czajnik na namioty to też nie jest najgłupszy jakby pomysł, no bo trzymasz za rączkę, robisz sobie ognisko i tak trzymasz nad ogniskiem i to chyba zadziała tak samo jak jakby zwykły ten, jak to się nazywa, płyta indukcyjna, nie no ten, to co ogień wychodzi z tego, kurde! Wszystko pikowano, fantastyko, auć, auć. Tak, czajnik musi być. Tak, następną, bo to survival. Tak, następną bardzo ważną rzeczą jest strój kąpielowy, który jest tak, który wiadomo, bo myć się trzeba, no to chociaż w rzece się wykąpię człowiek. A popływam też sobie też, trochę relaksu, też nie zaszkodzi. Strój kąpielowy też nie najgłupsze na namioty, aczkolwiek dlaczego ona pakuje czajnik do walizki, to ja pojeść, tak? Jakoś śmiesznie wygląda, okej. Okay. Wziąć zapalniczkę też, na wszelki wypadek, bo jeśli tam nie będzie ognia albo czegoś, to sobie zawsze można zrobić ognisko czy coś w tym stylu, prawda? No dobra, raczej, no jak może być ogień? W sensie, no naturalnie ogień się nie spałni jak, kurde, w Minecrafcie, że kraftujesz węgiel z czymś tam, że ognisko robisz, tylko musisz mieć zapalniczkę albo dwa patyki, więc nie rozumiem, co ona oczekiwała, no ale okej. Okay. Trzeba brać kubeczki w zasadzie, takie, polecamy no, jednorazowe, gdyż są najlepsze, bo nie trzeba ich myć. No, ale dla środowiska nie są do końca najlepsze, no ale w końcu Lady Maczlaska jedzie do lasu, to już nie jest za dobre dla środowiska. Mamy o, taką łopatę. Mhm. Będziemy kopać doły, szukać trufli. Tak, ale też się to nadaje jako idealna wędka do ryb. Okej, okay, tutaj właśnie w tym momencie zaczyna się Lady Maczlaska. Bierze łopatę, kuźwa, żeby łowić ryby. Ja, jak można łowić ryby łopatą? Można tak samo użyć rękę, bo nawet lepiej to wyjdzie niż łopata, no ale okej. Okay. Bierzemy też rybci do trytytki. Tak, i tutaj można przymocować jedną z tej strony, opatrz, drugą później z tej strony, tak o. Później to skleić tak ładnie tu i tu. Tutaj do tego, o, co będzie tu włączone. Jakby pomijając to wszystko, co ona teraz robi i wydziwia, ja u Lady Maczlaski pierwszy raz w ogóle widzę takie trytytki. Co to tam kuźwa za trytytki? Jakieś dziwne. Za moich czasów to trytytka miała jedną dziurę i takie coś, a to ja nie mam pojęcia, co to jest. Ja wiem o tym, że ona jest z innej planety, ale nie wiedziałem, że na tej planecie też inne trytytki mają. No bo to nie jest zwierzątko domowe, to bierzemy jest jeszcze suszarka do włosów, no bo muszę jakoś wyglądać. Kuźwa, pod namioty brać suszarkę do włosów. Gdzie ty sobie podepniesz tą suszarkę do włosów? Chyba... Dobra, okej, tak. To po pierwsze... Ale to ma też drugą funkcję. A po drugie? Że jak bierzesz sobie ubrania, o, tym oto proszkiem, to zaraz, za chwilę. Cicho! Wow, po pierwsze dramy, słyszeliście jak cicho do niej powiedziała? Za niedługo będzie wielka drama Lady Maczlaska, kto zabiera kanał, jakieś kurde rozstania i tak dalej. Już od fejmu im odbija i po prostu każdy się tutaj bije o atencję, widać. Ale suszarka do włosów jakby... W pewnym sensie rozumiem, udajmy, że rozumiem, ale kuźwa proszek do prania. Jak tym oto proszkiem wybierzesz sobie ubrania, to sobie wysuszysz od razu, no, co będziesz dwa w jednym. I właśnie tak się trzeba pakować, same przydatne rzeczy, co do wielu... Wielozadaniowe to jest. Wielozadaniowe, dokładnie. O tym proszku i w ogóle, bo biorę taki proszek, no bo ciuchów nie biorę, bo już nie ma miejsca w tej walizce. Okej, ciuchów nie biorę, ale proszek do prania i suszarkę i czajnik biorę, bo nie ma miejsca walizy, to nie biorę ciuch. Dobrze, okej. Nie no, wiecie, to ma totalny sens, proszek do prania, a nie brać ciuchów, to ma sens. To jest jakbyście poszli do sklepu kupić żel do stawiania włosów, a byli łysi. To wybiorę sobie po prostu te, co mam na sobie. Biorę proszek i taką tarkę, bo kiedyś te kobiety prały właśnie na takiej tarce w rzece, także ja też tak będę robić. Nie wiem, nauczę się, no damy radę jakoś, no.
Wydaje mi się, że ta, ja wiem o co jej chodzi, że taka tarka, ale chyba nie taka tarka do końca, bo ciuchy, których nawet nie bierzesz i chcesz prać ciuchy, bierzesz specjalnie tarkę. Nie, dobra, mój mózg już ma, wow. O, jedziemy jeszcze, otwierasz do konserw. No, do konserw właśnie, do, można korę z drzewa tak sobie siup, jak ktoś lubi jeść korę, no. To jest otwierasz do konserw? Wydaje, znaczy jakby, okej, okay, może, okej, okay, ona jest z innej planety, oni tam inaczej wszystko używają, więc możliwe, że jakieś konserwy mają, kurde, w tych butelkach czy coś tego typu, no mniejsza, dalej. Takie elektrolity. Dla dzieci? Dla dzieci, no dla dorosłych w sumie. Ja to dostałam też od Kamili na urodziny. Co tu jest napisane? Nieważne. Wow, rozgryzłem Lady Nowaczylaskę, już wiem ile ona ma lat. Ona właśnie ukończyła 18 lat, bo powiedziała, że została na urodziny 2KC. I to jest taki pewnie śmieszny prezencik, bo ma 18 lat, więc może już oficjalnie pić. A 2KC to jest po kacu coś tam, nie pytajcie skąd ja wiem, ale takie coś właśnie jest. Więc to oznacza, że Lady Nowaczylaska oficjalnie ma 18 lat. Wow. Możecie na mnie mówić Truman, Lady Nowaczylaska. Nie, no nie mówcie tak, przepraszam, nie. No po prostu tęsknię za nim. Ej, on podobno, Truman ma wrócić z ekipą jakąś. To będzie bardzo ciekawe na pewno. No elektrolity. No bo trzeba mieć energię tam po lesie biegać, tak, ze zwierzyną i w ogóle. Dlatego... tam jeszcze? No w sumie idealnie będzie pasować. Zwierzęta latające ze zwierzętami. Było też ładnie, kolorowo i przejrzyście i zapachowo, to bierzemy jeszcze odświeżacz powietrza, który trzeba będzie jeszcze kupić buteleczkę taką z zapachem lasu. Lasu, dokładnie. Jedziesz do lasu, chcesz czuć las, to nie wychodź z namiotu, żeby poczuć las, tylko kup sobie zapach lasu, zapach powietrza. Wiesz, ale to nie wszystko. Jeszcze bierzemy to. A to domowa apteczka, takie rzeczy też trzeba brać zawsze na wyjazd. To jest w ogóle leki. Okej, to też jest bardzo rozsądne, wręcz bym powiedział, że najmądrzejsze z tego wszystkiego, co ona bierze. Czyli 17, leki i TP. To jest piękne. Pierwszy raz widzę, żeby ktoś tak napisał ITP, nawet moja babcia pewnie rozumie, że się pisze ITP, kropka, takie, no mniejsza. I tylko rzecz, bo one działają na wszystko. No. Boli cię gardło, to sobie psiknij. Boli cię czoło, to sobie popsiukaj. To nie jest czasem do dezynfekcji, w sensie to nie jest woda utleniona czy coś tego typu, przynajmniej mi się tak kojarzy, więc dlaczego ona chce sobie tym do gardła psikać? Okej, okay, jakby... mniejsza, liczy się gest, że co leki bierze ITP, tak? Nieważne, że bierzesz lek na przykład stopę, a bierzesz go jak cię boli, kurde, gardło, ale ważne, że masz, tak? To jest tak, jakby się wywróciła i na przykład z kolana krwawiła, a sobie na czoło dała plaster. Jeszcze trzeba wziąć plasterek, plastry? Jakby coś, jakby nóżka gdzieś się tak obtarła. To na przykład... Od obcasów, bo... Tak, bo właśnie. Ja w szpilkach jadę ogólnie. Czy ona właśnie powiedziała, że bierzesz szpilki do lasu? Ja bym chciał zobaczyć tego vloga. No, wzięłam z lodówki od mamy. No taki akurat do torebki to... No. A zimne jest to na orzeźwienie akurat. Dokładnie. I to... Czy ona właśnie zrobiła cenzurę na piwo? Okej, niech będzie. Ale tam widać, że to jest piwo i też widać, że to jest jakiś prezent. Więc tym bardziej tutaj nasuwa się fakt, że Lady Nowaczylaska, przynajmniej ta, co jest za kamerą, ta oficjalna, ma 18 lat. No ja nie wierzę, no. Naprawdę rozgryzłem. To jesteśmy krok bliżej do garnięcia, kto to jest Lady Nowaczylaska i kto za tym wszystkim stoi. Czuję się jak w jakimś Scooby-Doo czy coś tego typu. Szczotka? Lady Laska ma blond włosy? Tylko taka głupia. No i teraz jesteśmy jeszcze bliżej, czyli Lady Nowaczylaska ma blond włosy i właśnie sobie przyznała fakt, że ona jest głupia, okej? Okay? Pomału wychodzi z postaci. Lady Laska ma blond włosy? Tylko taka głupia. Ja nie wiem jak długo ona pociągnie, bo naprawdę to po prostu jakaś dziewczyna 18-letnia stoi za tym wszystkim, która pewnie sobie zdaje sprawę, że jakby pokazała twarz, to by miała followersy na Instagramie, więc pewnie by to zrobiła, tak? Wcale nie podpuszczam. Jezus, czuję się jak moi widzowie. Maska taka. Maseczka, bo teraz to wiadomo, maseczki trzeba nosić wszędzie. Ona bierze maseczkę do lasu, tak, tak? Tak dba o tą całą, to słowo na K i tak dalej i nie chce tego rozprzestrzeniać, żeby jakiś niedźwiedź czasem nie złapał od niej. Aczkolwiek od niej bardziej bym się bał złapać to słowo na R niż to słowo na K, no ale dalej. Ubranie jakieś, to przecież trzeba wyprasować, żeby wyglądać jakoś, mimo że to las, ale może się... Muszę się prezentować. Kogoś. Jakoś trzeba wyglądać, hello. Dobra,
okej. Okay. One tu wyszły z postaci. Ja tutaj też nie mogę. No deskę do prasowania, kuźwa. Tutaj nasuwają się żarty, że prawdziwa kobieta i tak dalej, ale ja takiego żartu nie powiem, bo to jest bardzo seksistowskie i ja taki nie jestem, więc poproszę dalej. Od dawna na tą ucieczkę przygotowywałam. Bo to nie pierwszy raz, że tak z żarciem. No, takie wiadomo, słodycze, kiełbasa. Okej, okay, wy pewnie macie jakąś szafkę, szufladę ze słodyczami, tak samo jak każdy normalny człowiek. Lady Waczlaska też ma, tylko w tej szufladzie ma banana i kuźwa kiełbasy. Ale przynajmniej wiemy, że nie jest wegetarianką, więc kolejny krok bliżej. Okej, okay, to już wszystko wiemy, co Lady Waczlaska bierze pod namioty. Pomijając ten fakt, że samego namiotu nie bierze, nie spakowała, no ale niech ktoś jej inny powie, ja jej tego nie będę mówił. Ale za to powiem wam, widzowie, w sumie, ej, widzowie takie dziwne, ja muszę przestać mówić widzu i widzowie, po prostu ty, jesteś fajny, jesteś jakby, nie wiem, można powiedzieć, że moim znajomym, który wraz ze mną ogląda różne filmiki na YouTube. Co ty na to? Chciałbym ci przypomnieć, że jest ostatni dzień, dosłownie do końca dnia masz tą promocję na GBS-ie, więc polecam ci skorzystać, na pewno nie będziesz żałował, tym bardziej jak weźmiesz wafelkowy, to w ogóle będziesz w siódmym niebie. I też chciałbym ci przypomnieć, że jest ten drop na zebrankach już ostatni tydzień, więc bierz póki możesz, no kurde, no haft, który świeci się w nocy, no bardzo ci polecam. Dziękuję ci, potem nie żałuj, pamiętaj, no i dzięki za wszystkie lajki, suby i w ogóle, ja się z wami żegnam, widzimy się jutro i też dziękuję za lajki pod sponsorowanym odcinkiem, no bo jednak, no wiecie jak jest. Dziękuję, na razie.